Nazywam się Natalia Chmiel i jestem uczennicą klasy 1 LB 11 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Szczecinie. A dziś jest ze mną pani Renata Skrocka, WF-istka naszej szkoły, która od wielu lat prowadzi wolontariat, ucząc, edukując i ciągnąc ze sobą młodzież, zachęcając do pomocy innym. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dla pani kilka pytań, a pierwszym z nich jest, czym według pani jest nowoczesny patriotyzm? Pytanie chyba dosyć trudne, dlatego że w dzisiejszych czasach jest to dosyć, bym powiedziała, bardzo szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o nowoczesne patriotyzm. To na pewno będzie na przykład płacenie podatków, to na pewno będzie dbałość o środowisko, to na pewno będzie działalność, którą my prowadzimy w szkole, czyli wolontariat na rzecz osób potrzebujących. To na pewno będzie duma ze swojego kraju, to, że się jest Polakiem, reprezentowanie naszego kraju poza granicami, wieszenie flag wtedy, kiedy są święta narodowe. No, trudno powiedzieć jeszcze, no, ale na pewno jest tego bardzo, bardzo dużo. Mhm. Ile lat pracuje pani w szkole? Jak to wszystko się zaczęło? Trudno w to uwierzyć, ale we wrześniu mija 30 lat pracy. Mówię, pamiętam dzień, kiedy przyszedłem po raz pierwszy do tej pracy, a właśnie we wrześniu już będę miała 30, więc tak z perspektywy szybko to minęło. A jak to się zaczęło, to pan Jacek Janiak zaproponował mi, kiedyś poprosił mnie o pomoc moją i moich uczniów, żebym pomogła przy organizacji Mikołajek dla dzieci z domów dziecka, dzieci z niepełnosprawnych, dzieci z pod opieką MOPS-u. No i właśnie to był początek. Wtedy pomogliśmy, spodobało nam się i... No i robimy i tak to do dalej. Dzisiaj. I to tak robimy do dzisiaj. Skąd znajduje pani siłę na kontynuowanie tego wszystkiego? No chyba najpierw to bym zaczął od tego, że mam fajnych uczniów. Ludzi, którym się coś chce. No bo gdyby nie było ich, no to by nie było tej działalności, nie byłoby mnie. Więc to na pewno jest pierwsza rzecz, że mam dzieciaki w szkole, którym chce się pomagać innym. No drugie, że mi się to też podoba. Też jestem w jakiś sposób nakręcona przez te dzieciaki. To tak wspólnie powoduje, że funkcjonuje. No. A w takim razie jak pani robi to, że ci uczniowie chcą uczestniczyć w tych akcjach wolontariackich? Bardzo często jest tak, że uczniowie, którzy po raz pierwszy przystąpią do jakiejś akcji, za namową moją, koleżanek, kolegów z klasy, przychodzą po raz pierwszy, na ile takim się to spodoba, że chcą po raz kolejny przychodzić. Oczywiście część jest grup osób takich, które przyjdą i rezygnują po pierwszym razie. Teraz jest pytanie dotyczące tego, jaka akcja najbardziej zapadła pani w pamięci przez te wszystkie lata? Tak, wszystkie akcje, to powiem, że są ważne. To nie jest tak, że jest jedna jakaś mniej ważna, a druga ważniejsza. Chociaż skierowana do różnych ludzi. Ale taka jedna, która mi utkwiła do dzisiaj, nie jest ważniejsza z innych, ale to pierwszy raz wzięłam swoją klasę, której byłam wychowawczynią, na Wigilię dla bezdomnych. I to były dziewczynki, które nie wiedziały tak naprawdę, czego się mogą spodziewać. Mimo że im opowiadałam i mówiłam, na co mają być przygotowane, to rzeczywistość jakby przeszła ich oczekiwania. I co mi się podobało, to zawsze to powiadałam, to była super lekcja wychowawcza dla tych dziewczyn, bo one wtedy dopiero zrozumiały, co tak naprawdę w życiu jest ważne, co jest potrzebne. Nie pieniądze, nie nowy telefon, nie ciuchy, ale właśnie to, że ci ludzie mogą spędzić wspólnie czas, ktoś im pomaga, dostaną jakieś upominki, które są namiastką świąt dla tych ludzi. Pamiętam płacz tych dziewczyn, przeżycie, no do dzisiaj to wspominam. Ja również brałam udział w kilku akcjach wolontariackich i wiem, że jest pani również dla nas dużym wsparciem w tych sytuacjach, ale kto daje pani wsparcie w trudnych chwilach, które są po prostu dla pani ciężkie? Nie ulega wątpliwości, że niektóre akcje wymagają wysiłku fizycznego i czasu na pewno, więc na pewno mój mąż, który jak wiadomo, że jestem na jakichś akcjach, to mnie nie ma w domu i musi pewne role przyjąć na siebie, to na pewno, ale też zawsze powtarzam, dzieciaki, uczniowie, no gdyby nie oni, no to tak mówię, im się chce tym bardziej, tak? Więc to tak, bez tego się nie da. Dziękujemy za wywiad i za to, że promuje pani wartości narodowe wśród uczniów naszej szkoły i wśród gości z zagranicy. Za to, że zaraża pani przede wszystkim chęcią pomocy nas do pomocy osobom potrzebującym. I tak, myślę, że skończymy już. Ja chciałam podziękować i powiedzieć, że jestem mile zaskoczona, że zostałam wyróżniona w ten sposób. I moja osoba jest ujęta w tym projekcie. A jeszcze jak mówiliśmy o właśnie nowoczesnym patriotyzmie, to bym chyba dodała jeszcze jedną rzecz na koniec. Fajnie, że są takie projekty, które uświadają właśnie młodym ludziom, co to znaczy dzisiejszy patriotyzm. Bo właśnie te projekty myślę, że temu służą. Więc to tak najlepiej obrazuje. Tak. Także ja dziękuję bardzo. To dziękujemy bardzo.